Czary oszustystyczne. Sabotę dzisiaj, proszę oglądać. Drodzy Państwo, i kolejny temat. No, dzisiaj już wchodzimy w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 72. Było już wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Muzeum Powstania Warszawskiego. No i jawi się takie pytanie, że no, Polska rozpoczyna znów świętowanie tych rocznic, bolesnych, trudnych, czasem podniosłych, no bo Powstanie Warszawskie, potem mamy Bitwę Warszawską, potem Polski Wrzesień. I tutaj niektórzy tak troszeczkę jakby wątpiąc mówią, czy warto te rocznice wspominać, czy warto ciągle tylko jakby powiedzieć tą krew przypominać, ten mozuł. No, ci, którzy przeżyli powstanie, przeżyli drugą wojnę, jest ich coraz mniej, mówią oczywiście, bo to było nasze życie. Tylko czasami ci współcześni mają takie wątpliwości. Naszym gościem jest pan doktor Dariusz Kucharski, historyk. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Autor też najnowszej książki Warto Wiedzieć. To są takie krótkie etiudy historyczne, tak można powiedzieć. Panie profesorze, no właśnie, w tej dyskusji o to świętowanie rocznic. Skąd takie głosy niepewności czy osłabienia się rodzą? Kto za tym stoi? Witam państwa serdecznie. Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, no jest grupa w naszym społeczeństwie osób, którym nie zależy na budowaniu silnej tożsamości i silnej wizji państwa polskiego, jak i również poczucia obywatelskości wśród samych Polaków. To za ale tym stoi. Powiedzmy sobie inaczej, odłóżmy to na bok, ich problemy z tym, czy... No bo tutaj mówimy dzisiaj o parach oszustystycznych, to jest i Trybunał Konstytucyjny, i sędziowie, i Trybunał Konstytucyjny. Mówimy tutaj o parach oszustystycznych, Makryna Mieczysławska i inna osoba, tak żeby to były dwie, bo to jest para. Mówimy tutaj o naśladownictwie mormonów z USA, mówimy tutaj o tym, że pewnym grupom ludzkim marzy się USA, standard USA. Ameryki Białystok, podczas gdy tutaj w Warszawie na Mazowszu nad Wisłą pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją jest wciąż źle. Komikują do worków, składają, nawet posuwają się do żebrania. I żebrzą, wkładając do worków, składają, magazynują, trzeba czy nie trzeba. Natomiast u prawosławnych jest inaczej. Jak prosi na grabarce, to stoi, ma kubeł na pieniądze i napisane na klasztor w Jabłeczny. I tylko, jeżeli ty się zgadzasz na klasztor w Jabłeczny, to on nie musi nic prosić, a ty reagujesz wrzucając pieniądze. I to jest humanitarne, to nie jest żebranie. To jest potrzeba. Są takie potrzeby. Na proso, dla kurczaczka. A jak ktoś nie rozumie, bo o swoją dupę się tylko troszczy, tak jak ten Breżniew bezdomny, który na Żoliborzu śpi za komisariatem, nażre się u tej zakonnicy, zupę rozdaje tym emerytkom, słyszałam, biednym, co z osiedli zlatują, z całej Warszawy, jest dumny, jest pyszny, już teraz, no to on kilka razy był po rozwodzie z tą makarą zakonnicą, proszę państwa. Tutaj mamy Makrynę Mieczysławską, ona nawet podobna do tej makary. Bo ona myśli, że ona jest bogaczka, ściąga od biskupa katolickiego, nieprawosławnego, nie mylić się z biskupem Jakubem prawosławnym w diecezji białostocko-gdańskiej pieniądze i rozdaje ludziom, a przy okazji to sobie dobrze nakręci. A więc tego Breżniewa już wyganiała 1000 razy, potem go przyjmowała, dając mu buty. Teraz już to ona sama na wózku inwalidzkim, bo się nie za bardzo coś porusza, ale ma inną oszustkę, czyli pary oszustystyczne. I tak, proszę państwa, ta makara to mówiła, że nawet biskup sam jej nic nie zrobi. A mnie, co się tutaj siostra pcha? Co to za rządy? Jest kamera Google, proszę się tu nie rozpychać, bo tu jest wszystko normalnie nagrywane. A ona mówi, że nawet sam biskup jej nic nie zrobi, czyli po prostu buta, brak pokory, brak skromności. Gdzie tutaj do Chrystusa? No gdzie? Nie ma. Diabeł, żywy diabeł. Jak to się mówi, że diabeł jest Bogiem tego świata? Na Gawęczyńskiej 4, nawet Martusie Dobosz tam wysłała, bo ona chciała ojca swojego dać do opieki, do przytułka, ale mówi, że raz w tej kolejce stała, no, to nie po paczki, tylko po zupę, to więc nie za bardzo długa, ale już drugi raz Martusia Dobosz tam nie pójdzie. Na Kawęczyńskiej 4 przecież to jest data rozpoczęcia powstania warszawskiego, która wpisywała się w cały cykl wydarzeń politycznych 24 roku. Niezwykle
Ząbkowska, Kawęczyńska 4. 4 stycznia 1944 roku, kolejna data. Także, proszę Państwa, no wszędzie diabeł siedzi, ale żeby się dać uduchowić, to trzeba jakiś wysiłek zrobić. Coś robić, no nie można tak. Wchodzące wojska robiły to, co znamy już w tej chwili z historii. Mordowały ludzi podziemia, likwidowały ludność polską, zsyłały ją na wschód lub też starały się całkowicie zneutralizować na tych terenach, w których wchodzili. I plan Burza, który miał temu wszystkiemu zapomnieć, miał pokazać siłę polskości, siłę polskiego państwa podziemnego, istnienie całej administracji, wbrew temu, co chciał Stalin wraz z Zachodem narzucić Polakom, to była taka nasza ostatnia próba utrzymania polskiej niezależności. Ambitni ludzie to celowo, prawda? Jak wiemy, a ci, którzy udają, podszywają się pod coś, oszukują, kręcą, kłamią, no to zawsze stadnie, bo wtedy lepiej się czują, że jak to się wyda, to ona też będzie winna. W Warszawie, w stolicy Rzeczpospolitej, 1 sierpnia godzina było, o godzinie 17, rozpoczęły się walki. Do dzisiaj pojawiają się spekulacje, czy powinno to powstanie odbyć się, czy nie. Ja parę lat temu, również tutaj jak ojciec podał tą moją publikację, warto wiedzieć, zachęcam, aby sięgnąć do niej, ona jest dostępna na portalach internetowych księgarskich, warto wiedzieć, gdzie jeden z artykułów właśnie poświęciłem Powstaniu Warszawskiemu. Wbrew temu, co wiele osób próbuje zdewaluować wartość tego powstania. Rzeczywiście, ponieśliśmy wielkie straty, ale musimy pamiętać o jednym. Polacy sami do siebie nie strzelali. Polacy sami swojej ludności cywilnej nie mordowali. Wróg, przeciwnik, Niemcy nie chcieli trzymać tu żadnych kanonów działań cywilizacyjnych, wojennych. To była wina Niemców zdecydowana. Mordy na ludności i mordowanie Niemców to była zdecydowana wina strony niemieckiej. Strona sowiecka, jako tak zwany sojusznik naszych sojuszników, bo tak to było wówczas nazywane, mając pełne możliwości dokonania dalszego uderzenia na Niemców, celowo stanęła na całej długości frontu. Dary oszusty styczne. Zaraz powiemy datę, jaką mamy dzisiaj datę. Do zrobienia porządku. Proszę Państwa, to są dni zaawansowane, a ten miesiąc ma bardzo dużo dni, bardzo długi, lipiec, 31, to będzie jutro, dzisiaj jest 30, a 1 sierpnia cała tu Warszawa o 17 na Rondzie Dmowskiego na całą minutę stanie na baczny. Wojska doborowych jednostek niemieckich po to, żeby zlikwidować walczące miasto. Logika wskazuje, że to miasto powinno być pozostawione, otoczone kordonem niemieckim i niech Polacy zakładają, to wolne państwo, wolne miasto, mają swoje Warszawę, ten zalążek Rzeczpospolitej kolejnej. I wtedy pytanie się rodzi, tak abstrahując od wydarzeń historycznych, co by zrobił Stalin, co by się stało na Zachodzie, gdyby Warszawa jednak była wolna? Jaka byłaby zmiana polityczna? Niestety wydarzenia potoczyły się całkowicie inaczej. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać tutaj odnośnie tych wydarzeń, o znaczeniu Powstania Warszawskiego. Pomimo przegranej Polaków, powstańców, proszę zauważyć, powstańcy w większości przytłaczającej uważają, że to powstanie powinno wybuchnąć i wybuchło. W większości utrzymują to. Bez względu na to, co się stało, zaznaczam, ludność cywilna bardzo mocno do końca wspierała powstanie. Próby dezawuowania tego w różnych artykułach dla PRL-u, że ludność była przeciwko walkom powstańczym, jest nieprawdą. Jest mnóstwo dowodów na to, wspomnień ówczesnej ludności, niezaangażowanej w czynną walkę z wrogiem, że popierano to powstanie, mimo wielkich trudów i no, tych całych wydarzeń, które miały, to niosło. I chciałbym tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Mówi się o tym, że Polacy nie powinni podejmować walk powstańczych, nie byłoby strat, Warszawa by nie była zniszczona. Tak jak powiedziałem, Polacy nie zniszczyli miasta, natomiast w czasie swojego pobytu na początku sierpnia w Moskwie i premiera Rzeczpospolitej na uchodźstwie Stanisława Mikołajczyka spotkał się ze Stalinem. W wspomnieniach Mikołajczyka jest mowa o tym, iż on zaczyna mówić o polskich ziemiach kresowych, bardzo delikatnie, aby one były przyłączone z powrotem do Rzeczpospolitej. O Lwowie wspomina, polskim mieście Lwów, niezaprzeczalnie polskim mieście Lwów. Natomiast Stalin mówi, żeby się pan premier tym nie przejmował, ponieważ losy pozostałych terytoriów polskich są niepewne. Tu była sugestia do tego, iż jeszcze wówczas, w sierpniu 1944 roku, większość, praktycznie przytłaczająca większość tak zwanych polskich komunistów, później hołubionych w latach PRL-u, była za tym, żeby zrobić Republikę Sowiecką, kolejną Republikę Sowiecką z ziem polskich.
tak zwana 17 Republika Radziecka. Natomiast prawdopodobnie w wyniku działań powstańczych i tego masowego oporu ludności polskiej i całych układów politycznych, mimo wszystko na arenie międzynarodowej, musimy szerzej na to spojrzeć, państwo radzieckie było uzależnione od wielkich dostaw sprzętu i części zamiennych do sprzętu wojskowego, które miało pozyskane od Stanów Zjednoczonych. To była cała masa sprzętu i było jasnym dla środowiska Stalina, jego najbliższych osób, że nie poradzą sobie z dalszymi działaniami, w tym wypadku przeciwko Stanom Zjednoczonym, jako głównemu aliantowi, który może być z nimi skonfliktowany w ramach tak zwanej kolejnej wojny. I dlatego być może pojawiły się tak duże obawy odnośnie dalej działań Polaków na tych ziemiach polskich w ramach Powstania Warszawskiego, a ewentualnie późniejszych. No właśnie, robi nam się bardzo ciekawy wykład, panie doktorze, ale to czas nie teraz na to. Myślę, że będziemy powracać, czyli moje pytanie wycofuję. Jak najbardziej świętujmy daty, pamiętajmy, flagi biało-czerwone też, prawda? Dwa zdania. Tak. Zakończenie powstańczych walk. Podpisano umowę, na podstawie której nie miało być miasto niszczone. Ja tylko podam kilka cyfr i zachęcam do poszukiwań. Proszę Państwa, w 1939 roku, w czasie walk 1939 roku, Warszawa została zniszczona w około 10% substancji mieszkaniowej. 10%. W czasie walk w getcie warszawskim miasto zostało zniszczone w kolejnych 15%. Następnie w czasie Powstania Warszawskiego miasto zostało zniszczone w około 25%. Natomiast po zakończeniu działań powstańczych Niemcy, jak wiemy, systemowo przeglądali wszystkie mieszkania, domy, wykradali, co można było, wywozili i doburzali miasto i wysadzali w powietrze. I to jest rząd strat miejskich substancji od 30 do 35%. To daje 80 do 85%. I do tego się dokłada po wejściu Sowietów tak zwana odbudowa Warszawy. Kolejne kilka procent, około 4 chyba procent do 5, doburzanie substancji miejskiej Warszawy, ponieważ koniecznie chciano stworzyć nowoczesne, socjalistyczne miasto. Podaję to Państwu jako przykład, że Warszawa była zniszczona tylko i wyłącznie za przyczyną Niemców i za przyzwoleniem Sowietów. Tak. No warto czytać i nie warto ulegać niektórym właśnie autorom, którzy mówią o bezsensie powstania, o winie tutaj generałów, prawda, którzy AK, którzy kierowali walkami. Prawda domaga się, żeby mieć pogłębione tutaj źródła i dlatego też zachęcamy do dobrych książek, dobrych opracowań, po prostu mówiących prawdę. Do poszukiwań. Tak jest. Warto wiedzieć. Autor najnowszej książki, pan doktor Dariusz Kucharski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szczęść pozdrawiamy. Szczęść Boże. I na pewno obiecujemy, będziemy wracać do tych tematów patriotycznych, połączonych właśnie z historią naszej ojczyzny, naszego też tutaj dziedzictwa i kulturowego, ale także i tego, co nazywamy pamięcią historyczną, a co też się realizuje jako pewna polityka historyczna i bardzo dobrze, że to jest. To wszystkie tematy w tej części audycji. Aktualności dnia, mamy mały pościsk czasowy, ale już za chwilę serwis informacyjny. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z chorą, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, chora wiara, w sercach naszych nasz Pan dara. Powstańcie z mocy. Radio Końcika. Pary oszustystyczne. 30 lipca 2016 roku. 30 lipca, a jutro jeszcze dopiero 31 2016 roku. Radio Concita. Thank you.
Ojciec Święty Franciszek spotkał się z młodzieżą na wspólnym obiedzie w domu arcybiskupów krakowskich. Papież zasiadł do stołu z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim i 12 przedstawicieli młodych ze wszystkich kontynentów, w tym z parą Polaków. Przed południem ojciec Święty Franciszek przewodniczył Eucharystii w sanktuarium świętego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Zwracając się do kapłanów i osób konsekrowanych w homilii, ojciec Święty powiedział: jesteśmy powołani do szerzenia miłosierdzia. Dodał, że Ewangelia to żywa księga Bożego Miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo. Pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani. Tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miłosierdzia. Pytam was, drodzy bracia i siostry, jak wyglądają karty księgi każdego z was? Czy są codziennie zapisywane? Czy są trochę zapisywane, a trochę nie? A może są puste? Niech nam w tym pomoże Matka Boża. Ona, która w pełni przyjęła Słowo Boże w życiu. Niech da nam łaskę bycia żyjącymi pisarzami Ewangelii. Dziś rano ojciec święty Franciszek w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach wyspowiadał 8 młodych osób w językach włoskim, hiszpańskim i francuskim. Wieczorem ojciec święty uda się na kampus Misericordie, gdzie przejdzie przez bramę świętą z 5 przedstawicielami młodzieży. Następnie zaplanowano czuwanie modlitewne, a transmisje ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ministerstwo Rozwoju we wrześniu zaprezentuje nowy model wspierania eksportu, którego kluczowym elementem będzie Agencja Wspierania Eksportu. Agencja jako narzędzie wykonawcze ma wchodzić w skład systemu Polskiego Funduszu Rozwoju. System powstał w połowie kwietnia na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych. Agencja ma w dużej mierze opierać się na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jednak jej rola będzie znacznie szersza. Będzie nie tylko przyciągać zagraniczne inwestycje do Polski, ale wspierać też polski eksport, międzynarodową współpracę polskich firm oraz polskie inwestycje za granicą, mówi poseł Kazimierz Gołojuch z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten pomysł Agencji Rozwoju Przemysłu ma skoordynować działania w różnych branż w celu właśnie promocji eksportu za granicą, promocji naszych produktów, naszych towarów i również pomoc w łączeniu przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Także to będzie taka szeroko zakrojona działalność. Ponadto ważnym elementem systemu będzie zapewnienie polskim eksperterom, inwestorom instrumentów finansowych. Instytucją odpowiedzialną za ubezpieczenie będzie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skierował list do plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru. Obecnie przedstawiciele plantatorów oraz producentów chcą stworzyć program dwustronnej współpracy w formie porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym. Szef resortu apeluje o prowadzenie pracy w duchu zrozumienia, by powstały kompromisowe rozwiązania. Równolegle z problemami boryka się również rynek wiśni. Rolnicy skarżą się na niskie ceny skupu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel ocenił, że ceny są dwukrotnie niższe niż w ubiegłych latach. Stosowne pismo w tej sprawie trafiło też do UOKiK-u. Minister kieruje do urzędu pismo, w którym stwierdza, że może być zmowa cenowa i żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał zachowania na rynku tych podmiotów, które zajmują się przetwórstwem i skupem wiśni. W latach ubiegłych była to cena około prawie 3 zł średnio biorąc, natomiast w tym roku to jest 1,10 do 1,50 zł za kilogram, także dwukrotnie niższa cena na tym etapie i to jest powodem tego zgłoszenia. Zawarcie porozumienia pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru nabiera dużego znaczenia, zwłaszcza w obliczu liberalizacji rynku cukru. Ma to nastąpić od 1 października 2017 roku. Jutro jest ostatni dzień tak zwanego okna transferowego, kiedy można decydować o tym, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część w wysokości 2,92% wynagrodzenia przekazywać do OFE. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kolejne okienko zaplanowano dopiero za 4 lata. Będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 roku.
Caritas Archidiecezji Poznańskiej po raz kolejny włączy się w akcję Tornister pełen uśmiechów. Jej celem jest zbiórka artykułów szkolnych dla najuboższych uczniów z terenu archidiecezji. Kampania Tornister pełen uśmiechów ma charakter ogólnopolski. Jej organizatorem od 7 lat jest Caritas Polska przy współdziałaniu Caritas Diecezjalnych. Wszyscy chcący pomóc najuboższym uczniom mogą zgłaszać się do swoich parafii. Akcja potrwa do 21 sierpnia. Dzięki temu dzieci otrzymają pomoc jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ksiądz Marcin Janecki, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, mówi, że do zbiórki w tym roku wykorzystane zostaną gadżety przygotowane do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu. Fundacja Signum Caritatis, której działanie prowadzi też i do przekazywania środków pozyskanych na dzieła podejmowane przez Caritas, postanowiła, by też i to, co uda się jeszcze zgromadzić, sprzedając te różne gadżety przygotowane na rocznicę Chrztu Polski, wspierały też i inicjatywę związaną z akcją Tornister pełen uśmiechu. I dlatego też zachęcamy, aby jeszcze w ten sposób włączyć się i dołożyć także swój grosz do tej akcji, która ma być no, w takim podwójnym wymiarze, bo i pamiątką z wydarzeń związanych z rocznicą Chrztu Polski, a także kupując to, co możemy zaoferować, wspieramy też i dzieło Caritas, które obecnie się dokonuje właśnie w tej akcji związanej z tornistrami i z przyborami szkolnymi dla dzieci potrzebujących naszej pomocy. Akcję Tornister pełen uśmiechów można wesprzeć również przez stronę internetową Caritas. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ostra. Radio Koncita, radio obrotowe, radio latające. Drodzy Państwo, trwają Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Dziś wieczorem o 19:00 wraz z młodzieżą Ojciec Święty weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na terenie Campus Misericordia w Brzegach pod Wieliczką. Jutro Jego Świątobliwość ponownie przybędzie na Campus Misericordia. Było godzinie 10:00 przewodniczy mszy świętej z młodzieżą, a na jej zakończenie ogłosi gospodarza następnych Światowych Dni Młodzieży. Po południu na godzinę 17:00 zaplanowano spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a o godzinie 18:15 będzie miała miejsce ceremonia pożegnania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Krakowie-Balicach. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas dla Kościoła, szczególnie polskiego, będziemy przeżywać wspólnie. I mamy już 15 minut po 14:00 i zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Korzystamy z tomu czwartego, już nie, jeszcze z trzeciego, przepraszam, z tomu trzeciego i wydania skróconego. Hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy znajdziemy na stronie 549, Psalmodia na stronie 668, wydanie skrócone, strona 826. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja znaczy chwalcie Jahwe. Dokładnie. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez Słowo Twoje. Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę daną Twoim wyznawcom. Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży,
bo Twoje wyroki są pełne dobroci. Oto pożądam Twoich postanowień. Według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał, wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Szukaj pokoju i dąż do Niego. Zbliżcie się, Synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę Was uczył bojaźni Pańskiej. Kim jest ten człowiek, który życia pożąda? I długich dni pragnie, by się nim cieszyć. Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Oczy Pana zwrócone od zła się odwróć, uczyń co dobre. Szukaj pokoju i dąż do Niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika, tak jak u Jezusa, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szukaj pokoju i dąż do Niego. Mądrość Boża jedna jest, a wszystko może, pozostając z sobą. Wszystko odnawia, sięga potężnie, od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, jakże głębokie Twe myśli. Módlmy się, wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać księdzu Janowi za wspólną modlitwę. Ja dzwoniłem od początku, ale nikt nie przyjął mi. Bóg zapłać. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy wszystkim też za wspólną modlitwę brewieszową. Drodzy Państwo, 21 minut po 14. Teraz zapraszam do wysłuchania informacji, komunikatu, który przekazuje nam ojciec dyrektor, a potem już audycja cykliczna, jak w każdą sobotę, spotkania z operą. Kochani, uprzejmie proszę o przyjęcie paru informacji w związku z naszym sanktuarium. Pierwsze. Program mszy świętych i nabożeństw w naszym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W dni powszednie msze święte o godzinie 7, 12 i 18. Pół godziny wcześniej liturgia godzin rano jutrznia, wieczorem nieszpory. Pół godziny przed 12 różaniec. W niedzielę msze święte o godzinie 8, 12 i 18.
także rano i wieczorem, pół godziny przed mszą świętą liturgia godzin, pół godziny przed 12 różaniec. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II, po mszy świętej porannej, krótka i pół godziny przed godziną 18. Codziennie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek także Droga Krzyżowa. Do końca września o godzinie 21 apel jasnogórski. Przypominam, że co pół godziny jeżdżą autobusy, którymi można dojechać do sanktuarium, 18:36. Druga informacja. Jest możliwość zamówienia obiadu, to jest zwłaszcza dla pielgrzymów, i noclegów dla pielgrzymek. Pielgrzymki prosimy zgłaszać wcześniej kustoszowi sanktuarium, ojcu Andrzejowi Laskoszowi, na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Powtarzam, sanktuarium@radiomaria.pl lub telefonicznie 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Trzecia informacja, bardzo, bardzo ważna. Zwróćmy uwagę na odpowiedni do świątyni strój. Katolicy, ludzie kulturalni, miejmy zasadę. Idzie burza. Strój raczej godny niż wygodny. Po co dziadu tam jest wreszcie jakiś? Kościół to nie plaża czy ogródek. Jeśli do pracy w banku, w biurze idziesz odpowiednio ubrany, to tym bardziej do domu Pana Boga. To jest dom Boży. Obowiązuje też tutaj cisza modlitewna, nie ma rozmów, zwiedzania, chodzenia podczas nabożeństw, przychodzenia z psami czy z kotami. Nie ma jeżdżenia po placu kościelnym, na rowerach, wrotkach. Jest to dom modlitwy, jest to miejsce święte. Przed Najświętszym Sakramentem klękamy. A to sanktuarium jest też domem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II ze szczególnym obrazem Królowej Polski z jego także w Polsce świętego Jana Polsce, Pawła II w watykańskiej kaplicy, przed którym on modlił się przez cały pontyfikat. Jest to dom Boży także z ampułką jego krwi. Święty Jan Paweł II jest w jakiś sposób męczennikiem. Przelał krew w zamachu na niego.